Przyjechaliśmy z gospodarstwa agroturystycznego Rancho Proboszczowice, moja żona Kornelia, ja Krystian Kiełbasa. Chcemy dzisiaj ugotować, a właściwie to pokazać, jak zrobić kurczak w rosole, w warzywach, a więc wrócić do pewnych tradycji, ale zarazem też pokazać, jak ważna jest oszczędność, o którym na pewno zaraz powie moja żona, ale też wyprzedzić pewne rzeczy, albo inaczej, powiedziałbym, zrobić wszystko, aby wyjść naprzeciw dzisiejszym potrzebom. Goście, którzy przyjeżdżają do nas, zaczynają dzisiaj stawiać nowe jakieś żądania, oczekiwania. Między innymi przygotowanie tego rosołu właśnie na bazie tego, co jest tak ważne, kurczaka, a więc bardziej bym powiedział drobiu, który jest hodowany tak tradycyjnie u nas w domu, plus warzywa, daje nam produkt, który pozwoli być odpowiedzią dzisiaj na zapotrzebowanie, jakie dzisiaj stawiają nasi goście. Ale może nie będę się za dużo rozgadywał, może żona powie, jakie składniki do tego kurczaka z rosołu w warzywach będzie potrzebowała. Co jest właśnie kurczak w rosole, więc potrzebujemy tak. Na pewno mięso. Mięso z kurczaka i tak, żeby było wszystko wykorzystane, to również porcje rosołowe. Nie tylko to najszlachetniejsze, czyli filet z piersi. Nie będziemy dzisiaj używać fileta. Używamy udka, pałeczki i kości. Kości z kurczaka, żeby maksymalnie niczego nie marnować po prostu. Warzywa, które są, można powiedzieć, w śląskim ogródku zawsze pod ręką i muszą być. I to jest ta podstawa. Dzieci w tej chwili niby wiedzą, że się powinno zjadać dużo warzyw, ale czasami z tym też mają problemy. Więc spróbujemy robić właśnie jedno danie jednogarnkowe, w którym są i wywar mięsny, i warzywa, i to mięso, ale bez dodatku makaronu, czyli bez tych węglowodanów. Mamy taki przepis, że właśnie do zagotowanej wcześniej wody wkładamy mięso, czyli kości, pałeczki, i również udo. Rosół musi być konkretny, żeby miał smak, więc około 2 litry wody i około niecały kilogram tego mięsa. Teraz ze trzy marchewki. Musimy zwiększyć trochę. Dwie pietruszki i kawałek pora. Tego pora sobie możemy pokroić troszkę drobniej. Drobnie spowoduje, że będzie on szybszy do... I nie będą pływać takie nitki po tym. To i tak się przecedzi, ale mimo wszystko. No i listek selera. Cebula. Do cebuli wbija się jeden goździk. Cebula może być przyrumieniona, ale nie musi. Do tego, żeby był smak i aromat, 3 liście laurowe, 10 ziaren ziela angielskiego, 10 ziaren pieprzu kolorowego. No i na razie to jest wszystko. Przykrywamy i trzeba tak około godziny ten rosół pogotować, żeby i warzywa, i kurczak zmiękły i oddały teraz już swoje smaki. I minęło ponad godzinę. Nasz rosół już jest przygotowany. Ja myślę, że teraz małżonka wyciągnie to wszystko, aby to przygotować. Nasz kurczak tu się już fajnie gotuje. Wystarczająco długo. Teraz mięso już trzeba wyjąć. Rosół już mamy, w związku z tym ja w tej chwili pozwolę sobie delikatnie mówiąc obrać skóreczkę z tego mięsa, żeby mięso było idealnie czyste.
pokroimy te warzywa też, tak żeby było zgrabne kawałki i żeby wyglądało apetycznie. Zupa się jeszcze grzeje, bo wiadomo, rosół jednak powinien być gorący. Istotą tego i taką fajną rzeczą jest tak, że pozostała część obieramy po to, żeby z tego zrobić galaretę, natomiast większą ilość warzyw, którą mamy, możemy zrobić wspaniałą warzywną jarzynową i to też będzie powodowało, że na dzień dzisiejszy nic, co zostało przygotowane, nie może się i nie zmarnuje się, bo to jest istotne. Proszę zobaczyć, te małe kawałeczki mięsa powodują, że jest to bardzo... Że nawet największy niejadek taki rosołek sobie zje. Pietruszka nie. Teraz zupa jeszcze trzeba doprawić trochę w inny sposób, bo dodajemy trochę pieprzu ziołowego. Łyżki soku z cytryny. Żona w tej chwili zalewa ten rosół. Oczywiście mięsa możemy mięsa dać więcej. Należy dać więcej, bo jak to ma być zupa pożywna, no to musi być pożywna. A mięsa mamy wystarczająco dużo, żeby wystarczyło i dla niejadka, i dla dorosłego mężczyzny. Proszę zobaczyć, tak została przygotowana zupka dla osoby dorosłej z większą ilością, a tak dla osoby młodszej, może mniej chcących zjeść. Tak przygotowany jest rosół podawany też i u nas w gospodarstwie, więc mogę życzyć tylko smacznego i zapraszamy do nas. Proszę bardzo i smacznego.